Dzień dobry. Witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Przyszedł czas na letnie wydanie szafy minimalistki, kolorowej szafy minimalistki i pomyślałam, że byłoby dobrze tę letnią garderobę pokazać w jakichś innych okolicznościach niż studio. I postanowiłam zabrać wszystkie swoje ubrania letnie na krótki urlopowy wyjazd na Rodos. Jestem tutaj z moją siostrą, więc pokażę Wam moją szafę letnią z tym nieco wytartym krzakiem bananowca i krzakiem rozmarynowym za moimi plecami jako tłem. Mam nadzieję, że takie tło bardziej się będzie kojarzyło z wakacjami i z latem. Ale wakacje to dla mnie nie tylko czas odpoczynku, ale też często intensywnej pracy. Wiecie, w tym roku wróciłam do prowadzenia po Krakowie i po Wawelu, więc zobaczycie też to w mojej szafie, która musi być przystosowana do różnych okoliczności, do oprowadzania do pracy z ludźmi, kiedy mam wyglądać tak schludnie i mam się czuć dobrze, wygodnie, praktycznie. Lata to też czas dość intensywnego życia towarzyskiego, wyjść na miasto, spotkań z przyjaciółmi na wino, czasem jakiegoś grillowania, chociaż może niekoniecznie jestem osobą bardzo lubiącą grillę, no ale wiecie, chodzi o spotkania gdzieś przy domu, w ogrodzie, typu jakieś przyjęcia w ogrodzie. Więc ta moja szafa po części jest właśnie taka praktyczna, a po części mają się nadawać do ubierania się, do zakładania na letnie czy popołudniowe wyjścia. W tej chwili, czy czegoś mi w niej brakuje? Wydaje mi się, że przydałaby mi się może jeszcze jakaś jedna kolorowa sukienka, właśnie taka na spotkania wieczorne. Zastanawiam się jeszcze nad tym, zobaczę jak w trakcie mijania sezonu, jak to będzie wyglądało. Po prostu życie pokaże, czy w tej szafie czegoś brakuje, czy też nie. Widzę, że ten wiatr nie współpracuje i grzywkę mi zwiewa. Dzięki niemu jest przynajmniej, nie jest zbyt gorąco. Więc dość tego gadania, przechodzę do pokazywania moich ubrań. Nie zdziwi Was zapewne, że znaczną część mojej letniej garderoby stanowią sukienki, zarówno takie o charakterze nieco sportowym, jak i te mniej takie bardziej, powiedzmy, cywilne. Bo po prostu sukienka moim zdaniem jest najbardziej praktycznym strojem letnim. Ja najlepiej się czuję w sukienkach. Poza tym one oszczędzają mi czasu przy porannym ubieraniu się, bo do sukienki nie trzeba już niczego wymyślać, żadnych, nie zastanawiać się, z czym ją skombinować, oprócz oczywiście podstawowych dodatków typu buty czy torebka. Więc tyle mojego gadania. Zapraszam do oglądania. Co do dalszych losów cyklu kolorowa szafa minimalistki, no nie sądzę, żeby on ten cykl się skończył. Zapewne w jakiejś formie będę kontynuować, tylko nie wiem, czy dalej będę Wam pokazywać co sezon moje stroje, czy też może na razie skupimy się bardziej też na tych teoretycznych i praktycznych kwestiach związanych z komponowaniem kapsułkowej garderoby. Czas i Wasze potrzeby pokażą.